Czy chcesz się dowiedzieć, jak zabezpieczyć cebulę przed występowaniem różowatości korzeni cebuli? Znajdujemy się w miejscowości Cedry Wielkie w gospodarstwie AgroMals. Za mną cebula Meduza z siewu. Nazywam się Jakub Głowacki, firma BioAgris. Prychoeta terrestris, czyli różowatość korzeni cebuli, uszkadza system korzeniowy, przez co pobieranie składników pokarmowych oraz asymilacja wody jest utrudniona, co wpływa na obniżenie plonu oraz na jakość zbiorczą cebuli. Firma BioAgris już od lat posiada w swojej ofercie biofungicyd Poliversum, który jako jedyny w Polsce wpływa na zwalczanie tej choroby. Poliversum możemy stosować zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Działanie prewencyjne nie do końca zależy od fazy rozwojowej cebuli, ale od temperatury gleby. Bo tak naprawdę Prychoeta terrestris zaczyna występować, kiedy temperatura gleby zaczyna osiągać 20 stopni Celsjusza. Stosowanie w tym okresie Poliversum wpływa na zasiedlenie strefy korzeniowej, przez co patogen nie może negatywnie wpłynąć na uszkodzenie systemu korzeniowego. Zalecamy prewencyjne stosowanie preparatu Poliversum, ponieważ możemy osiągnąć wiele korzyści. Po pierwsze, zdrowy system korzeniowy to zdrowa roślina, co wiąże się później z wysokim plonem. Po drugie, niższa dawka preparatu, niższe koszty zabiegu. Po trzecie, Poliversum nie będzie nam kolidować w naszym programie ochrony. Nie będzie trzeba utrzymywać karencji od zastosowania fungicydów, ponieważ będzie podawane na samym początku. Preparat Poliversum idealnie wpisuje się w ekoschemat. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę bioagris.pl oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami.